teraz poproszę o zabranie głosu pana wicemarszałka Kamińskiego. Dziękuję bardzo. Ja jestem jedynym nieprawnikiem w tym przezacnym gronie, które stoi za mną. Dlatego nie będę powtarzał prawnych argumentów, które moi czcigodni koledzy tutaj postawili. One są bezsporne. Natomiast chcę państwu zwrócić uwagę, że analogia literacka, którą posłużył się pan Krzysztof Kwiatkowski, pan senator, dotycząca Kalego, jest na pewno trafna, ale jest niestety, bym powiedział, zbyt łagodna. My mamy dzisiaj, proszę państwa, bardzo wyraźne analogie z działalnością i mentalnym podłożem działania pani prezes Sądu Najwyższego w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Otóż pani Manowska idzie drogą Trumpa i Bolsonaro. Nieuznawanie wyników wyborów jest bardzo niebezpiecznym precedensem. Oznacza bowiem to, że osoba stojąca na czele organu państwa, który już za kilka miesięcy stwierdzi, czy Polacy dokonali legalnego wyboru nowego Sejmu i Senatu, kieruje się w ocenie bardzo dziwnymi kryteriami. I tylko to uzasadnia, proszę państwa, argument, który ja moim przyjaciołom z opozycji powtarzam wielokrotnie. Bardzo obawiam się tego, czy Sąd Najwyższy, używając takiej argumentacji, jaką przed chwilą usłyszeliśmy, uzna wyniki wyborów, w których nie wygra Prawo i Sprawiedliwość. Powtarzam, pani Manowska tym pismem do pana marszałka Grodzkiego wyraźnie zapowiada, władza Prawa i Sprawiedliwości pójdzie drogą Trumpa i Bolsonaro. Jak wyniki wyborów nam się nie podobają, to ich nie uznajemy. Ale to jest krok w stronę anarchii państwa polskiego. I rzeczą, od której powinniśmy oczekiwać od wszystkich uczestników życia publicznego w naszym kraju, najwyższych urzędników państwowych, zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się za naszymi granicami. To jest nie dawania argumentu wrogom Polski, że Polska nie rządem stoi, że Polska jest krajem niestabilnym. Sytuacja, w której prezes Sądu Najwyższego kwestionuje legalny wybór Senatu, który został dokonany zgodnie z konstytucją i regulaminem tegoż, jest, powtórzę, krokiem w kierunku, który wyznaczył już Donald Trump i dzisiaj to, co widzimy w Brazylii, prezydent Bolsonaro, kiedy dyktatorzy nie chcą uznawać niewygodnych dla siebie wyników wyborczych. Rolą Senatu było od samego początku tej kadencji i do samego końca tej kadencji Senat tę rolę będzie wykonywał. Stanie na straży prawa Polaków do wolności, prawa Polaków do tego, by ich głos był słyszany, by mieli prawo go wypowiadać, a ich głos, jeśli oddadzą w wyborach, był uczciwie policzony i uznany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Ja mam pytanie, co teraz, jeśli pani prezes Manowska będzie się upierała przy swoim stanowisku? Pani redaktor, z najwyższym szacunkiem do pani redaktor, to pytanie nie powinno być skierowane do nas. Co teraz? Ponieważ sprawdziliście, jakie macie instrumentarium, co możecie zrobić, żeby odwrócić bieg wydarzeń. Nie możemy odwrócić biegu wydarzeń. Senat wykonał swoją konstytucyjną powinność. Legalnie wybrał ławników. I to tyle. Senat jakby co może zrobić innego? Tutaj pytanie należy kierować do osoby, która najwyraźniej powstrzymuje się przed wykonywaniem swoich konstytucyjnych obowiązków. Wiem, ale za to są konsekwencje, dlatego tak, o to pytam. Tylko, że jak pani doskonale wie, Senat w Polsce nie jest osobny i jakby nie ma możliwości wysłania policji czy jakichś służb, czy w jakikolwiek powiedzmy siłowy czy niesiłowy sposób reagowania na to. My możemy reagować na to politycznie i to robimy dzisiejszą konferencją prasową. Ale także liczymy na to, że opamiętanie nastąpi nie tylko u samej pani prezes Sądu Najwyższego, ale u jej politycznego zaplecza.